koksa, mam nadzieję, że dzisiaj już tak spokojnie ten pies ucieknie. No dobra, co my tu mamy? Tak, to jest to ostatnie miejsce, gdzie żeśmy zakończyli naszą pod... Nie, wcześniej żeśmy wyszli. Chodzi, że to będą chyba nasze ten... do save'owania gry. No dobra, też może być. Dobra, czyli wszystko mamy? Chyba mamy. Tak, tu było wszystko wyszperane. To lecimy dalej. Co to jest? A, pan krzesełko na spadek. Dobra, to zwiedziliśmy tak, magazyn, biuro. Chyba nam został jeszcze warsztat. A, jest. No dobra, dam radę. Pan też będzie na myśli ten zjeprzony pies może. No, lecimy z tym koksem. No, no więc gry horroru i tego typu to zabić się go nie da. No, o kurwa, Macek, dalej. Ohoho. Lecimy z tym koksem dalej. Uch, go nie ma. Kurwa, gdzie musimy wchodzić? Ważne. Jest. Zamknięte. Bez jaja robicie. Kurwa, ładnie. Dobra, tam na pewno żeśmy bliżej wszystko jeszcze przeorali. Jesteśmy tu. Dobra, trzymajmy się lewej flanki, dojdziemy do tego wymagania jeszcze. Zresztą tam coś już trochę pomieli myśli. Kurwa, do tego psa nie ma. No nie ma, to było na magaz. No to jest. Coś chyba żeśmy nie mieli. Zaraz sprawdzimy. Coś mi tutaj nie gra. To jest jakiś głosik. Tu mam te linie, druty, czy to tylko są też zamknięte drzwi? O, zaraz. Oczywiście stare żarcie. Jakieś farby. Co? Co to jest? Robale jakieś, równe się... O, jaka mimka. Dobra, co my tutaj mamy? Są buty. O, jeszcze. Zapalniczka plus paliwo równa się ogień. I uśmiechnięta mimka. Standardowe jakieś pojączki na ryjek. Chyba coś trzeba będzie szukać na tych ścianach, co mi się wydaje. Coś tutaj będzie ciekawe. O. Co to jest? Kamienie? Jakieś pudło? To równa się, schody? Jakieś wejście i kolejna skrzynia? Co no tam? Jakieś pistolety? Równa się? No to chyba chodzi tu raczej o oddychanie. Kamienie? No nic, no, szukamy chyba. Kurwa, gdzie to może być? O! Nie? Skrzynki. Tu wcześniej te kamienie byśmy podwalali. Tu jest kamienie. Z tej skrzyni, nie? Gdzie te kamienie trzeba było dać? A. O, kurwa, ruszyliśmy skrzynię. O, stary. O, dawaj, rozwieraj ten, kurwa. Dawaj, zaraz, kurwa. O. No. No, Wacek, nie takie, kurwa, macie takie rzeczy robić, no. No i co, teraz się nie podniesiesz tego. Co, też zamknięte? Nie zamknięte? Coś. O! O, proszę. Ale trzeba coś tam palić? Słuchaj, te głosy zdane. Skrzynia. No, nie tak bardzo. Co to jest? Dobra, lecimy z tym koksem. O, pajączki, ty. To jest to główne. Uch, pajączki i małe pomieszczenia. Nie wiem, czy dam radę, że to przejść, bo słyszę tu w końcu
Kurwa, nie to durne pojęcie, dajcie kamienia. O, stary! Kurwa, mać. Ale kurwa. Chodź, kurwa, poza. Byłeś mocny, kurwa? To jest? Porysowana histeryka? Kurwa, mać. Lecimy w prawo. O kurwa, pies, ty pożarłem go, kurwa. Ten pies? Trochę widać dobrze, że wołki są zmunifikowane, boś nie chciały być paskudnie. Kurwa. No, chodźcie. Sporki. Lecimy, cały czas prawo. Ty, co to jest? Mają? Nie, ale jakoś otatka. Dzień pierwszy, rozpoczynam ten zapis, wciąż pozostawiam w nadziei, iż to, co tu odkryliśmy, może mieć jakąś wartość dla nas. Mimo chaosu, jaki rozpętał się przed 6 godzinami, postaram się pozostawiać w bezpiecznym miejscu, póki pomoc nie nadejdzie. Dlatego też zabarykodowałem się w niewielkim warsztacie w opuszczonej części kopalni. Czyli tam, gdzie mieliśmy wejść. No bla bla bla, gdzie skończymy część kopalni. Mam nadzieję, że moje skromne racje żywnościowe wystarczą, by utrzymać się przy życiu, a ci, przed którymi uciekam, nie zdołają mi zagrozić. Być może na tej kopalni w istocie ciąży klątwa. Minął dokładnie 30 lat od czasu wydarzenia, które sprowadziło nas tutaj, a teraz po 30 latach las TOS znów postanowił uderzyć. Dzień trzeci. Spodziewam się, że dziś nadejdzie pomoc. Jednak przypuszczam, że nie znając mojego miejsca pobytu, ratuję innych ocalałych. Jeśli nadejdą do jutra, sam poddam się w poszukiwania. O Boże! Mój pierwszy błąd dotyczył przypuszczeń związanych z nadejściem pomocy. Mój drugi błąd dotyczył poziomu bezpieczeństwa panującego w tej kopalni. Mój trzeci błąd był pochodną dwóch poprzednich i polegały na opuszczeniu bezpiecznego schronienia. Według mojej obecnej oceny opuściłem kwaterę, gdzie spędziłem bezpiecznie 2 dni. Poszukiwaniu pomocy, a znalazłem jedynie zagrożenie. Zbliżyłem się do starych pomieszczeń mieszkalnych, jednak co dziwne, nie znalazłem ani śladu życia. Zwróciłem się w kierunku, z którego, jak sądziłem, przyszedłem, lecz wkrótce znalazłem się w nieznanym miejscu. Dziwiło mnie to, lecz zachowując czujność, nadal starałem się dotrzeć do swojej kryzysu. Nagle stanąłem oko w oko z jakimś miejscowym gatunkiem agresywnych stworzeń, które najwyraźniej zaległy się w tej kopalni. Kurwa macie, dam radę. Choć zbudziło moje wielkie zainteresowanie, zdecydowałem się wycofać, zostałem jednak otoczony przez owe stwory. Jako że miały nade mną wielką przewagę liczebną, skręciłem w bok i uciekłem, doznając przy tym kontuzji kostki. Boże, a to ci też, kaleko jednak. Która na szczęście wyglądała raczej na cyknięte niż na piętą kość. No to kurwa masz szczęście. Przez jakiś czas kryłem się w ciemnościach, aż kilka godzin temu otworzyłem drzwi prowadzące do mniejszej, nieużywanej części kopalni. Klucz do drzwi mam nadal w kieszeni. No, super, myślałem. W owej części odkryłem ten magazyn, który powinien na pewien czas zapewnić mi bezpieczeństwo. To miejsce to prawdziwy labirynt. Nauczka na przyszłość, nie wychodź na zewnątrz, istnieją ty się co do bezpieczeństwa. Ratunek zdaje się coraz bardziej nieprawdopodobny, zapasy się kurczą, dużo tu pająków, dużo pająków. Jeden z tak pochydny ośmionogi stwór wlazł mi do ust, kiedy spalił. Byłem tak zaskoczony, że go połknąłem. Niepokoi mnie. O, się przynajmniej najadłeś. Niepokoi mnie. Co? Niepokoi mnie nie tyle tak połknięcie pająka, jakiego takiego, o ile jego przynależność gotowała. To mało prawdopodobne. Pająk zamieszkujący te jaskinie był bardzo jadowity, jednak nadal odczuwam niepokój. Dzień 35. Każdy znany nauce jad zacząłby już działać. Mam dziś. Zatem pierwszy mały powód do radości od czasu tamtego wydarzenia. Szczęśliwy bym zabiegiem okoliczności odkryłem w ten sposób prawie nieograniczone źródło pożywienia. W imieniu nauki zamierzam wejść do piwnicy leżącej pod magazynem, by dowiedzieć się więcej na temat naturalnego środowiska tych stworzeń. Dzień 50. Od 4 dni żywię się wyłącznie dzięki świeżym dostawom pająków. Przez pewien czas miałem nieco trudności z dobraniem odpowiedniej liczby tych krótkich przysmaków, jednak szczęście znów uśmiechnęło się do mnie, gdy w końcu wyczerpały się baterie w latarce. Zrobiłem kolejne kolosalne odkrycie. Owe stworzenia na co dzień żyją w ciemnościach. Teraz, gdy tylko położę się nieruchomo na kilka minut, jestem w stanie zabić dość pająków, by dostarczyło na porządny kosztów. Bo znaczy, że trzeba się ruszać. Co to jest? Stary, suchy, zakurzony kosztów.
Cholera. Dobra, dzięki za pomoc. O, kurwa, tam coś jest. Dobra. Kurwa, macie ten ciarek przyrodzony. Ta para powie, że mięso momentalnie od prędkości, bo na pewno sam widziałem. A, czyli jednak spadamy. Dobra, prawda. Co ty masz tam, stary? Skucha. Drabina. Czemu masz mnie te? Dobra, idziemy z tym pocem dalej. Coś tam drabiny na pewno się przyda, znając życie. Bardziej niż kamyk. Dobra, a tu przyszliśmy. No nie, kurwa! Boże, to za zjebana drabina. No nic. Lecimy z tym koksem. Dobra, tu będzie pajączków na razie nie będzie. Latareczkę wkracimy. Kurwa, macie przy siebie zeszłym. Dobra. Tak. Szkoda latareczka, jak tam baterie. Dobra, dawaj. Dobra. No dobra, tak to wiemy na pewno. Spalę jakieś bomby. Będziemy pierwszą drabinę, bo nam się na pewno przyda. Drugi raz na pewno ją zamiar przez to gumno przychodzić. Dawaj. Panie drabinko, lecimy z tym koksem, nie? Dobra, pani drabinka. Pan tu zostanie. Co to jest, kurwa? Żyby. Gdyby rozmiar kawałków, powiedziałbym, że wyglądałem na skrupki z jajek. Co to jest? Liści. Dzień 71. Moje co? Moje wcześniejsze przypuszczenia na temat nieszkodliwej natury moich współlokatorów mogą okazać się mylne. Po uważnej autopsji przypuszczam, że w żołądkach może znajdować się pewne naturalnych substancji chemicznych, które regularnie przyjmowane mogą mieć działanie psychoaktywne, nawet śmiertelne. Moja jedyna szansa to wydostać się stąd i ruszyć na poszukiwanie zapasów. Jednakże istnieje wiele przeciwwskazań dla wkrótce. Jeden, nie ma żadnego źródła światła. Dwa, obiecałem sobie, że nie wyjdę stąd, póki słyszę na zewnątrz głos. Trzy, pająki są bardzo smaczne. Boże, kurwa, błysną. Jezu, ile czytania. Dzień setny. Sądząc, że znaków pozostawianych na ścianach moich zapisków dzienników, ponieważ sporządziłem je w ciemności, mogą mieć postać nieczytelnych quadgrow, dzisiaj jest setny dzień mojego nowego życia. W ciągu ostatniego miesiąca moi jadalni przyjaciele stali się znacznie bardziej agresywni. Wzrosła także ich liczba i rozmiar. Nie wiem, czy jest to efekt mojej ingerencji w ich naturalny ekosystem, jednak przy takim tempie wzrostu wkrótce będą już zbyt nudziwy, że cisną się przez szpary w ścianach. Na dobrą sprawę może oglądam jedynie wierzchołek gór lodowych. Jeśli wszystko zawiedzie i pomoc mi nadejdzie, mam nadzieję, że moje badanie kontaktu z tymi fascynującymi stworzeniami zostaną kiedyś uznane za kamień milowy w dziedzinie historii naturalnej. Najsłynniejsi przedstawiciele współczesnej nauki, więc zawdzięczają szczęściu niż talentowi, wygląda na to, iż owa reguła stosuje się także do mojego odkrycia. Modlę się jedynie, by z punktu widzenia innej ważnej reguły moje badania nie okazały się istotne. Jako iż wszystkie wielkie odkrycia wcześniej czy później zawsze podpowiadają coś naukowe. O, to jest błysno. Cimy. Coś się zawala, czy co? Spadaj, co? Chyba coś się zawaliło. O!
No cześć. Co jest? To wszystko, co zostało z piwniczego magazynu. Ten zamek wygląda nam z mocy młoteczek. Ha! No kurwa, co jest? O! Dobra, zamkniemy, bo nie wiadomo, co nam może stać. Co to jest? Placie. Farba, co to jest? Płynny gaz do piwniczek. No co ty gadasz? Szajszy. Zajebiście. Zwarte i gotowa. Bea. Sierpie. Dobra. Farby. Coś mi mogło. Bateria. Bardzo miło. To raczej się nie przyda. I co? Wszystko. Zepsułem, ale to nic. Oczywiście ma się rozumieć, że drabina się do niczego nie przyda. A dobra. A luda. Co to jest? Chodź, panie drabinka, pan co to jest? Obserwatorem. Dobra. Parę żeśmy zakręcili. Kurwa, ma nic właśnie to normy. A raczej nic, co? Nic. Dobrze, pani drabinka. Wrócimy z tym kopsem, nie? Nie, nie. Lecimy z tym kopsem. Kurwa, słuchaj te pająki, straszne mocno. Cholera. Dobra, pani drabinka, nie. Dobrze, że tego psa zeżarłem. Porażka. Dalej, panie drabinka. Dobra, to raczej też nie. No, panie kamyk. No. To lecimy. No nie użył mojego ziomka z żarło. No dobra. Kurwa mać, mój ziomek. Kurwa, moja pomoc. Co, pani drabinka, lecimy dalej, nie? A, nie mówiłem, że się przyda? No, nie, nie. Mam że kogoś tędy zaczęło mi być jakimś widziałem tak wiele osób, że żadna szansa, aby udać się jakiejś odpowiedzi. To kurwa mać. Panie kamyczku, idzie pan za mną. Pierwszy. No, pierdolę, ile chwili. Chyba go odjebało, co? Zamykaj to, zamykaj! Macek! Co tutaj zapalić do tego? Chyba pis? A, no kurwa! Panie, co tam napisałem? Napisałem ciekawego, co? Dobra, idziemy dalej. Kluczyk. A to? Jezu, znowu czytanie. Dzień 200. Przed dawno nie odkryłem nowego na temat pająków, z którymi dzielę z ilości od 8 miesięcy. Przejściowo z uwagi na konieczność wycofania się z ich terytorium. Jakiś czas temu ich zachowanie stało się niezwykle agresywne. Musiałem więc zabarykadować główne wejście prowadzące do kręgowiska i dokonać pewnych. A, czyli o. Zresztą coś tam, jakiś czas temu ich zachowanie stało się zabarykadować, dokonać pewnych emocji w mojej kwaterze umieszczonej w jednym z niewielkich pomieszczeń, leżących pobliżej jednym
które miało działający zamek. Drugim powodem było to, iż potrzebowałem nieco czasu, by dojść do siebie po operacji, którą musiałem wykonać samodzielnie. Bez nieczułem nawet nigdy nie. Nawet gdybym miał tu jakieś środki nieczujące lub narzędzia chirurgiczne, nie mogę sobie pozwolić na obniżenie koncentracji, a zatem środki nieczujące byłyby wykluczone. Narzędzia chirurgiczne to pewnie świetna rzecz, ale ja wciąż ufam swojemu staremu dobremu scyzorykowi. Po co pierdolił? Sama procedura była całkiem prosta. Zwykła amputacja, co za kurwa gość. Organ nie zaliczającego się do życiowych. Zauważyłem, że na języku otworzy mi się gęsta kleista wydzielina i zrozumiałem, by musiał zostać zainfekowany przez ciągły kontakt z toksyną. Dzień 300. Kolejne stulecie. Naprawdę mam wrażenie, że tyle czasu upłynęło, odkąd się tu znalazłem. Od czasu ostatniego wpisu próbowałem wrócić tam, skąd przyszedłem. To, przed czym kiedyś uciekałem, wydaje mi się znacznie gorsze od tego, co czeka mnie teraz. Jednak od czasu, gdy przybyłem z większego systemu tuneli, w pobliżu zawaliło się sklepienie uniemożliwiające dalszy marsz. Zostałem zmuszony, by wrócić i zaakceptować cokolwiek los mi przyniesie. Wciąż słyszę, jak moi przyjaciele drapią drzwi mojej celi. A, no to już kurwa ci twoi przyjaciele wpierdolili. No bardzo to nie ma ciekawego. Nic. Karny kutor dla ciebie. Dobra, zapewniczmy sobie na chwileczkę, ustawimy. O, do bajera. Oho, pająk. No to jest to gruby tabel z końcem noża. Pajączki. Czemu ciekawa historia się zapowiada, moi kochani. A język upierdolił. Nożyczkami. Siema. Łyk, nie miałeś zapasu, że masz gorzały facet, kurwa. Co ty, o kurwa. Największy pająk, jaki tutaj widziałem, gdy rozpoczął płatami wnętrznościami. Jak chodzi? O. Oczywiście nic, nie, spoko. Lol. Co to jest? Wygląda na narząd wewnętrzny, może język jakiegoś zwierzęcia. Ty, no nie już, jakie miał patele jedne. O kurde. Pewnie dobrze robił. Ty zwyczajesz jaka patela? Patela na mnie pije. Dobra, spadam z tym. Coś tu jest? Psia, u, gościu. To żeś teraz poszedł. O, co to jest? Coś na mięso, to lepiej. Dobra, trzeba zamknąć te drzwi, przecież przyjdzie jakiś kostucha i nas pierdoli. Ten otwór nie jest wystarczająco duży dla człowieka, nie żebym miał się do niego wierzyć, nawet gdybym się zmieścił, co wykopało ten tunel. Ale co tutaj deski po prostu jadałem? Idziemy, no co zrobić?
To jest. Nawet nie słychać. Kurwa, tak mam sprawę. Dawać klucz. Oby to otworzyło. Jest, jest, ma coś, kurwa, dałeś radę. Jest, ma coś, kurwa. Boss. Ale zmyk, proszę. Jest dobrze. Czekam, kuleczki, co kuleczka jest, tak? Kurwa, się tam wysłuchałem, ja pierdolę. Uwielbiam ten warsztat, naprawdę jedwabisty teren łowiecki, za dobry, by pozwolić innym się tu objawiać. Jak nie można się, nie można nie współczuć tym, którzy muszą obywać się bez tak smacznych kąsków. A dziś mamy czwarty dzień tygodnia i wręcz znów uścił się wisich kąsków mięskich. I nie ośmieliłby się inaczej i mogę to robić wyłącznie dzięki tej tabliczce z przyciskami, którą dużym nadziech, a jednak umysł rada przejdzie się do drogi. O kurwa. Żadnego pasma nie ma. Nie? Dobra. Daj mi się nacieszyć jeszcze grom. Wypad, wypad.
spadnie stąd. Co za gra? Spadaj stąd, troll. No nie chcę. Co to było? Na ląd trzeba znaleźć. Kurwa, to straszne. Dobra, moi mili. Bo teraz będziemy kończyć ten odcinek, bo już jestem zestresowany. Paweł. Tam żegnam się z wami, moi kochani, i witam się w następnym odcinku. Trzymajcie się, hej.